Wejdziemy teraz w dosyć obszerny fragment, to jest od 10 rozdziału do 36, o którym jest historia królów. Po prostu król po królu, jednym po drugim następstwo, i z taką materią generalnie mamy do czynienia, ale już wspominałem o tym na początku, tutaj dopowiem, że celem autora, natchnionego autora Księgi Kronik, to nie była relacja historyczna poszczególnych królów, tylko takie zestawienie wydarzeń z historii tych królów, które są podporządkowane temu nadrzędnemu celowi, dla którego ta księga jest napisana. Okazuje się, że wybierał z historii tych królów, które znamy z królewskich, pewne epizody, a inne pomijał. I powiem szczerze, bardzo długo siedziałem nad tym fragmentem, żeby zrozumieć, jak to jest poukładane, jaki jest sens, jakże akurat te rzeczy opowiada, a innych nie opowiada. I to czasami jest takie zdumiewające, jak król w księdze królewskiej, no to nie ma na nim suchej nitki, a w księgach kronik on jest pozytywnie pokazany. Nie? To jest jedno i drugie jest prawdą, bo w księdze kronik jest wyakcentowany jeden epizod pozytywny, który w życiu dłuższym jakimś tam panowaniu się na pewno pojawiał, a księga królewska akcentowała, no to podam na przykładzie jednego króla, już syna Roboama za moment, ale chcę tylko pokazać, żebyśmy czytając księgi kronik, nie myśleli sobie, że to jest taka typowa historia, z jaką mamy do czynienia zazwyczaj, że jest król, działo się dziwnie, to, żył tyle lat, to zrobił, tamtego nie zrobił, umarł, nie? I następne. Że te historie no, mają w tle jakieś przesłanie, takie bardziej całościowe, podporządkowane no, celowi tej księgi. Ja w tym tutaj, bo to jest fragment, to co teraz widzicie, to jest fragment tego pierwszego slajdu, czyli taka całościowa koncepcja kronik Ezdrasza i Nehemiasza. I zauważyłem, że akcentowane w tych fragmentach jest rola kapłanów i lewitów, zwłaszcza wśród tych królów dobrych, kiedy oni pełnili no, bardzo istotną funkcję. Oprócz kapłanów i lewitów widzę książąt, czyli tych przywódców Izraelu, którzy również mieli niezwykle ważną rolę do spełnienia. I kiedy w tyle głowy mamy czasy Ezdrasza, Nehemiasza, jeśli trochę jeszcze kojarzymy księgę, która powstawała mniej więcej w tym czasie, co Ezdrasz, Nehemiasz, czyli Malachiasza, i kiedy widzimy przesłanie Malachiasza przeciwko kapłanom, to staje się takie jaśniejsze pewne akcenty, które mają czegoś pozytywnego konkretnie nauczyć tych ludzi w sferze swojej odpowiedzialności, swoim obdarowaniu przez Boga, żeby ten dar, który otrzymali, wykorzystywać, a nie no, po prostu burzyć, bo bardzo często ci, którzy powinni być tymi w pozytywnym tego słowa znaczeniu przywódcami, prowadzącymi lud, no to oni byli przyczyną zguby. I na to, proszę, na co będziemy zwracać uwagę, analizując historię tych królów. Teraz zobaczmy najpierw ten fragment, 10 do 36 rozdziału w takiej całościowej kompozycji. I tutaj znowu zauważyłem no, pewne rzeczy, które są jakimiś wskazówkami. Pamiętamy, a mamy to w tyle głowy, że historie nie są szczegółowymi historiami każdego króla, tylko wybranymi fragmentami z tych historii, które no, są podporządkowane jakiejś idei. I to słabo widać może, jeszcze spróbuję trochę, ale to macie też u siebie, na której stronie ten konkretnie slajd. No tu jest Roboam jako początek i no koniec to już jest właściwie kres. To, co się tutaj jeszcze działo pozytywnego za czasów Roboama, że była pielgrzymka kapłanów i to też jest bardzo ważny fakt wyakcentowany w czasach Roboama,
że kiedy, pamiętacie, pierwszy król Izraela, co takiego genialnego zrobił, tego północnego królestwa, tak zwany Jeroboam I. Jedną z bardziej genialnych, w cudzysłowie, rzeczy, to kult cielców w Betel i w Dan i przepędzenie kapłanów z pokolenia Aarona i Lewitów od ich urzędu. Więc ci kapłani i Lewici, tutaj za czasów Roboama, jest pokazana ich pielgrzymka do Jeruzalem, do terenu Judy, jako ważny element. Tu na końcu niestety ci kapłani, którzy tam napłynęli w czasach Roboama, no destrukcja dotknęła już i tych kapłanów, i tych wszystkich. Czyli po prostu nie było już uleczenia, nie było ratunku. Orędzia tych ostatnich proroków też są już, no, bardzo, bardzo tragiczne. Gdybyśmy sobie Jeremiasza przypomnieli, który był tym prorokiem tego czasu, kiedy zwiastował koniec Jeruzalem za czasów Sedekiasza, no to czujemy ten klimat. W każdym razie tu jest początek z Roboama, kiedy ci kapłani tam idą do Judy, do tego południowego królestwa i z założenia stanowiąc pozytywną siłę dla tamtego rejonu. Ten drugi fragment to jest Abiasz i Asa. I tutaj jest ciekawy akcent z Asą, bo ja widzę tą paralelę do Achaza. Tu jest Asa, a tu jest Achaz. Asa stworzył pewien precedens, a za Achaba jest apogeum tego precedensu. Precedens polegał na tym, że Asa wszedł w sojusz z Asyrią. Zaatakował go król Izraela, no to co zrobić? Militarna koncepcja, mamy daleko gdzieś na północy dobry sojusznik, Asyria, no to ja mu tam dam trochę złota i on niech Izraela tam podręczy. I to jest fatalny precedens wejścia w sojusze Izraela, czy Judy w tym przypadku, z mocarstwami ościennymi, które, mówiąc kolokwialnie, czkawką się odbijają. A Achaz, to co się stało za Achaza, i też w kontekście z Asyrią, to jest to apogeum. To rzeczywiście apogeum, bo to, co zrobił Achaz, jaki haniebny grzech, bo o Asie jeszcze można mówić, że to był taki dosyć dobry król, no ale tak mu się zdarzyło z tą Asyrią. Tak to nie jest jeszcze bardzo wyraźne, ale ja widzę tą paralelę między tym a tym, że tu jest precedens, początek pewnego zjawiska negatywnego, a tutaj jest to apogeum. A pomiędzy jest Abiasz, tutaj Abiasz jest i Jotam. Bardzo, bardzo króciutkie fragmenty i no szczególnie Abiasz, ten, o którym za chwilę będziemy rozmawiać, no tak mnie zainteresował, bo nawet niedawno mówiłem kazanie w zborze, czy myślisz po Bożemu, i to nawet znalazłem scenkę, jak Piotr powiedział: Panie, nie przyjdzie to na Ciebie, miej litość nad sobą, idź precz. Nie myślisz o tym, co Boże, tylko o tym, co ludzkie. I dla mnie pewną ilustracją był ten Abiasz. Ale on tu jest pokazany pozytywnie w Księdze Kronik. Natomiast w Księdze Królewskiej on jest pokazany negatywnie. Zupełnie negatywnie. Więc to jest taki przykład, że widzę, że autorowi Księgi Kronik nie zależało, żeby o tym Abiaszu mówić wszystko, tylko wyakcentować ten element. Nie? To jest istotna obserwacja, która dla mnie też jest pewną wskazówką, żeby w budowie tego tekstu, że tu jest początek sojuszu z Asyrią, tu jest apogeum sojuszu z Asyrią. Powyżej jest pozytywny król i Jotam również pozytywny król. No i te dwa fragmenty na czerwono, one są takim obszernym wprawdzie, ale takim centrum moim zdaniem, bo tu jeszcze jedną rzecz przypomnę, co mówiłem przy Księgach Królewskich, że akcentowanie przy narracjach historycznych Starego Testamentu jest, oprócz tego, że tekst jest odpowiednio zbudowany, żeby te akcenty pokazać, to narracja też jest bardzo w zwolnionym tempie i bardzo przyspieszonym. Czasami jest jeden, albo inaczej, trzech króli mamy w jednym rozdziale,
A później następny król jest przez 5 kolejnych rozdziałów opisywany. Czyli są fragmenty bardzo takie skondensowanej historii królów i są rozbudowane. Więc jak czytamy Księgi Królewskie czy Kronik w tym przypadku i zaczyna nam się historia tak zwalniać, czyli jeden król, pierwszy rozdział, drugi rozdział, trzeci rozdział, czwarty, aha, czyli tu jest coś ważnego. Od razu w podtekście myślę, że pisze szczegółowiej, bo chce nam coś więcej powiedzieć. Coś ważnego. Więc to też skupienie czytelnika na takich obszerniejszych fragmentach, które no, w zamyśle autora mają taki nacisk. Jozafat jest takim królem, który tu jest w 17 rozdziale, który no, generalnie jest królem pozytywnym. Tam jak będziemy rozważać 20 rozdział, to później jak już wejdziemy w tego króla szczegółowiej, no to coś niezwykłego, co się tam działo. Ale on znowu zapoczątkował inny precedens. Tak jak Asa zapoczątkował precedens wchodzenie w sojusze z innymi narodami, takie bezsensowne, pokazujące brak zaufania do Boga, tak tutaj jest spowinowacanie się z rodem północnego królestwa, w tym przypadku Achabu. To tak jak sojusz z Asyrią odbijał się czkawką w historii Izraela, tak spowinowacenie z Achabą, potężna czkawka, jeśli używam tego języka. No, tak fatalna historia przez to spowinowacenie w jednej osobie, miała na imię Atalia. A jakie spustoszenie w Judzie, to aż przykro patrzeć. Konsekwencje koszmar. Nie? Później mamy, jeśli chodzi o kres Atalii, to pojawia się Joasz, ten jedyny ocalony potomek Ochoziarza. Ale też rozpoczyna się inna znowu kategoria, bym powiedział, królów w Izraelu, w Judzie w tym przypadku. Otóż tacy, którzy nie mieli takiego kręgosłupa. O Joaszu czytamy, że był dobry, gdy żył Jojada. Dopóki miał darców dobrych. Tak. I rzecz ciekawa, jest tam Ozjasz, jakbyśmy patrzyli na ten czerwony fragment, 26 rozdział od 1 do 22, Ozjasz szukał Jahwe, dopóki żył Zachariasz. Czyli ta sama jakaś tendencja. Czyli byli królowie, którzy jak miał dobrego doradcy, to było wszystko okej. Okay. A jak doradca się skończył, no to on poszedł zupełnie na manowce. Ale pytanie, kim on był sam w sobie? Uzależniony od doradców tylko i wyłącznie, bez jakiegoś własnego kręgosłupa, no to jest problem, nie? Ale tutaj rzecz ciekawa, że po tym rozbiciu, jakie wniosła Atalia do tamtego rodu królewskiego, no to później mamy takich jakichś miałkich, niewyraźnych króli, którzy musieli mieć kogoś, kto im prowadzi ich za rączkę. Czyli akcent, owszem, jest król pozytywny, jest, mówię, Jozafat, ale tu są pokazane konsekwencje tych miraży wejścia w małżeństwa, no, zupełnie chybione, które konsekwencje mają fatalne. Na dole z kolei mamy dwóch. Zmienić chyba. Nie, cały czas jesteśmy w tym miejscu. W tej chwili byliśmy tutaj. Teraz przechodzę na ten fragment. Czy to jest Ezechiasz i Ozjasz? Ezechiasz i Ozjasz. Oni są dwoma dobrymi królami, ale tak jak przy Jozafacie jest ten negatywny akcent, tak i tutaj, zarówno przy Ezechiaszu, jak i Ozjaszu, gdybyśmy ich potraktowali jako dwóch pozytywnych króli, którzy funkcjonowali w historii, są w pięknej historii, do niektórych rzeczy postaram się tam wejść za moment. Natomiast w środku mamy dwóch najgorszych chyba króli w całej historii. Czyli Ezechiasz, Jozjasz, myślę, że Jozjasz jest taką najjaśniejszą gwiazdą, perłą, jak nazwać, nie wiem, tego okresu królów, Jozjasz, ale też no, w dosyć dziwny sposób umiera, taki też no dziwny, to zostanę przy tym słowie. W każdym razie Manases z kolei
no, fatalne odejście od Boga, a jeszcze gorszy Amon. Tutaj jest taki mały kontrast między Manassesem i Amonem. Obaj są złymi królami, ale jeden się upokorzył, a drugi się nie upokorzył. I bardzo często, kiedy mamy taką figurę, że są jakieś paralele obok siebie w takim koncentrycznym środku, to jest jakieś przeciwstawienie. Nie? Tutaj wprawdzie jest równoległość myśli, że obaj byli złymi, ale ten był, no, upokorzył się, a ten się nie upokorzył. Nie? Ale też przypominam sobie wykłady Fruchtenbauma, który mówiąc o historii Manassesa, pokazał, że to jest ten moment, w którym doszło do grzechu już niewybaczalnego. Czyli skala tego odstępstwa od Boga zaszła już tak daleko, że nawet dobry król Jozjasz nie był w stanie już tego, co nieuniknione, zahamować. To tak widzę ogólnie ten okres. No, zaczynamy od Roboama. I tam mamy też jeden slajd, w którym jest to panowanie Roboama trochę pokazane. Historie Roboama są, myślę, nam dobrze znane. Ale tutaj też na parę szczegółów zechcę zwrócić uwagę. No, zaczyna się od tego przełomowego, myślę, momentu w historii Izraela, czyli po śmierci Salomona. Przed Roboamem jest decyzja. Przed Roboamem stoi decyzja. Zebrał się lud pod wodzą Jeroboama, no i prosi o zelżenie. On zasięga opinii, prosi o radę dwie grupy ludzi. Starsi mówią: zelżyj. Będziesz miał lud, któryś będzie wiernie służył, ale troszeczkę im poluzuj. A młodzi, którzy z nim się wychowywali razem, dokręć im jeszcze śrubkę. A co tam, nie? Ty jesteś król. Niech wiedzą, kogo mają nad sobą. No, skutek jest taki, że... Nie byli politykami, tak? Gomułka też nie był. Politycy obiecują zawsze, że będzie luźno, dobrze, nie? Później pokazują swoje. No tak. W każdym razie on posłuchał złych doradców, no i finał był taki, że stracił 10 pokoleń, ale działo się to, jak tutaj też wyakcentowałem, działo się to z woli Bożej, bo już wcześniej no, prorok przekazał informację Jeroboamowi, że dostanie 10 królestw. No i mamy rzeczywiście odejście tych 10 pokoleń. Roboam w takim jakimś porywie chwili próbuje odzyskać to, co stracił. Szykuje się na wojnę z Izraelem, ale spotkali proroka Szemajasza, który powiedział: odstąpcie, nie walczcie. To wszystko się dzieje za zgodą z woli Jahwe. No i posłuchali. No to jest taki pozytywny fragment. No i następuje od 11.5, ten taki fragment, mam tak na czerwono troszeczkę pokazany, zaczyna się okres 3 lat, takich pozytywnych 3 lat. Taka refleksja mi się też nasuwała, no, szkoda, nie? No tylko 3 lata, ale co się działo? Więc zaczął odbudowywać twierdzę, panował w ziemi Judy i Beniamina. Pielgrzymka jest kapłanów i lewitów z całego Izraela do Judy i Jerozolimy. I według moich obserwacji ten fragment o tej pielgrzymce, o tym, że z całego Izraela szli w kierunku Jerozolimy, to jest kluczowy fragment w tej narracji o Roboamie. Kluczowy, bo pokazuje, jaka pozytywna, duchowa siła napłynęła do tego miasta, jak uszczupliła Izrael. Północne Królestwo Izraela w zasadzie przez to, że pozbyli się takich ludzi, po prostu stracili, ta ich historia to jest jedno pasmo niepowodzeń, różnych prób, konfliktów, przewrotów, mordów wzajemnych,
To w południowym królestwie też miało miejsce, ale nie na aż taką skalę. Tu się tak pojawiali od czasu do czasu dobrzy królowie, którzy no, skorzystali z tego pozytywnego wpływu w okresie, kiedy kapłani, lewici byli bogobojni. Tutaj mamy informację, przez 3 lata królestwo Judy zostało wzmocnione. Postępowali drogą Dawida i Salomona. Ale finał jest taki, że opuścili prawo Boga, no i dostali się pod wpływy faraona. No po upokorzeniu się, tutaj też są ciekawe rzeczy, że po upokorzeniu się no ta kara Boża została co nieco złagodzona. Tak w ogólności wygląda ten fragment o Roboamie. Kilka szczegółów z tekstu, bo też nie będziemy wchodzić we wszystkie szczegóły. No właśnie, ten werset od 13 do 16 wydaje mi się jest takim ważnym akcentem w tej narracji. Druga Księga Kronik, 11 rozdział od 13 do 16. Kapłani i lewici, którzy znajdowali się w całym Izraelu, garnęli się do niego ze wszystkich stron. Lewici opuszczali swoje pastwiska i posiadłości, a szli do Judy, do Jerozolimy, ponieważ Jeroboam wraz z synami odsunął ich od kapłaństwa u Jahwe. Jedna z najgłupszych, najbardziej brzemiennych konsekwencji decyzji na północy. Sam sobie ustanawiał kapłanów na wyżynach dla czczenia kozłów, cielców, które sporządził. Przybywali więc do Jerozolimy za lewitami ze wszystkich pokoleń izraelskich. Ci, i to znowu dałem na czerwono, którzy oddawali swe serce szukaniu Boga Jahwe, aby składać ofiary Bogu swych ojców Jahwe. Ci, którzy oddawali swe serce szukaniu Boga. Myślę, że to jest zachęta dla każdego z nas. Żeby oddać swe serce szukaniu Boga. To jest taki sygnał, że tak naprawdę w tym obszarze Judy zaczęło być wymieszanie pokoleń. Tak. Tam będą przedstawiciele różnych pokoleń. Zresztą za chwilę zobaczymy kampanię dobrych króli na cały obszar królestwa. W takiej kampanii, ale to nie uprzedzam faktów. No i też ten 17 werset. Przez 3 lata postępowali drogą Dawida i Salomona. Ja sobie to też wziąłem na czerwono. Jako tekst o drodze. Bo refleksja osobista dla mnie jest taka. Czy ja jestem takim chrześcijanin, który się tam zrywa na chwilę? Czy jest chrześcijaninem, który całym sercem, z oddaniem, bezterminowo idzie za Bogiem? Co znaczy tylko 3 lata? Ja sobie zrobię w życiu swoim takie 3 lata, które będę coś tam. I może czasami takie 3 lata też niekoniecznie są złe. One się wpisują w jakiś cykl całości. Może to być pozytywne, nie? Ale mam dla siebie osobiście taką przestrogę, żeby nie myśleć o sobie, że jestem chrześcijanin na 3 lata. I koniec, nie? I później to już sobie idę po swojemu. Odfajkowałem moją służbę dla Boga i teraz mam fajrant, tak? No, chodzi o to, że ja wyczytuję w takich fragmentach także takie myśli dla siebie osobiście. Po prostu je zaznaczam na czerwono i dzielę się z wami też, żeby zilustrować, co to znaczy kolorowanie i jakie myśli towarzyszą temu kolorowaniu, nie, podczas lektury, kiedy się zanurzam w Boże Słowo. Dobrze, to więcej o Roboamie nie będziemy mówić. Przejdziemy do Abiasza. Tam też, zdaje się, mamy, albo już mamy chyba Abiasza też, tą kompozycję. No i to jest ten król, który w Księgach Królewskich jest potraktowany, że postępował drogą królów izraelskich. Też jest krótka jego historia, ale nie ma żadnego pozytywnego epizodu. A Księga Kronik nic negatywnego o nim nie mówi, tylko pokazuje jego pozytywne strony w jednym, ale jakże ważnym epizodzie. Ten epizod to jest jego wojna z Jeroboamem, tym królem z północy. I to jest to myślenie po Bożemu i po ludzku.
Jest Abiasz, który myśli po Bożemu i jest Jeroboam, który myśli po ludzku. Bo co znaczy myślenie po ludzku? Jeśli ja mam stoczyć wojnę, to ja muszę mieć strategię wojenną. Ja muszę mieć chytry plan, żeby przeciwnika przechytrzyć. I to jest strategia Jeroboama, który obmyślił zasadzkę. On tak zrobi, że będzie z nimi walczył. Tutaj da się tak ich wciągnie, odejdzie ich od tyłu i będę miał ich w kleszczach. Nie? Strategia Abiasza, no przeciwna strategia, bo Abiasz wysyła orędzie do Jeroboama. Orędzie, żeby się nie wygłupiał i nie walczył. Orędzie umoralniające. Orędzie, które pokazuje mu, że jest w niewłaściwym miejscu w relacjach z Bogiem. A teraz chce podjąć walkę z Bogiem. Oczywiście taki tekst dla Jeroboama to jest grochem o ścianę. On sobie z tego nic nie robił. Dla niego to jest paplanina, gadanina bez sensu. Ale jakże się musiał rozczarować rzeczywistością. Fragment tego orędzia: z nami na czele Bóg i jego kapłani. Nie walczcie z Bogiem. A w kontekście tej mowy on obmyśla zasadzkę. Ty sobie mów, a ja i tak sobie zrobię po swojemu. No, finał był taki, że Bóg pobił Jeroboama i całego Izraela wobec Abiasza i pokolenia Judy. I widać myślenie po Bożemu i po ludzku. No, mówię, ja czytając ten fragment od razu mi się jakoś, nie wiem dlaczego, skojarzyło to z Piotrem i z tą scenką, że nie myślisz po Bożemu, tylko po ludzku. Bo Pan Jezus mówi o jakichś cierpieniach, o jakichś mękach, a to tak dobrze nam razem, nie? Przyjemnie być Jezusem, nie? Taki jest, tak komfortowo jest, super, nie? O jakim cierpieniu to mówisz? A on mówi, przed szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko co ludzkie. I tu jest też, jeden człowiek myśli o tym, co boskie, a drugi co ludzkie. To nie znaczy, że ten, który myśli o tym, co boskie, nie myślał o armii, nie myślał o zapleczu. To, żeby to się nie wyklucza. Tylko sedno zaufania jest w Bogu, a nie w sile militarnej. I no zobaczmy na kilka fragmentów. Abiasz wstąpił na szczyt góry i słuchajcie mnie, Jeroboamie i cały Izraelu. Strategia Abiasza to orędzie, jak wspomniałem przed chwilą. Czy nie wiecie, że Bóg Izraela Jahwe dał panowanie nad Izraelem i to na wieki Dawidowi? Tu mam na wieki znowu na niebiesko. Nierozerwalne przymierze na niebiesko. Bo już widzę w tym dalekosiężne, mesjańskie przesłanie. No. I teraz myślę, że bardzo ważny fragment, 10 werset. Dla nas Jahwe jest naszym Bogiem i nie porzuciliśmy Go. Kapłani na usługach Jahwe są potomkami Aarona, a także zatrudnieni są lewici. Każdego ranka i wieczora składają dla Jahwe całopalenia, ofiary, wolne kadzidła. Troszczą się o chleby pokładne na czystym stole, o złoty świecznik i jego lampy, aby płonęły co wieczór. Albowiem my przestrzegamy zarządzeń naszego Boga Jahwe. Wy opuściliście Go. Z nami na czele Bóg, Jego kapłani, trąby sygnałowe, aby grzmiały przeciwko wam, synowie Izraela. Nie walczcie z Bogiem waszych ojców Jahwe, albowiem nie powiedzie się wam. Nie? Proszę sobie wyobrazić, strategia dwóch dowódców i jeden dowódca mówi do drugiego, że my robimy całopalenia, ofiary, dbamy o chleby pokładne. Jak dla cielesnego umysłu musiało to naiwnie brzmieć. Ale zawołali do Jahwe kapłani, zadali w trąby. Judejczycy podnieśli okrzyk bojowy. Bóg pobił Jeroboama i całego Izraela wobec Abiasza i pokolenia Judy. Uciekli potem synowie Izraela przed Judą, a Bóg oddał ich w ręce Judy. Znowu, czy myślisz po ludzku, czy po Bożemu? Bo z tej historii to można bardzo wiele jakichś praktycznych konsekwencji wynieść na nasze tu i teraz codzienne pielgrzymowanie. Asa. Tutaj no, siłą rzeczy będziemy starać się kondensować ten materiał, bo
jest dosyć dużo tych treści. I Asa. Mówiliśmy o tym, że dobry król, ale fatalny ma koniec. I jak wygląda budowa tego fragmentu od 14 do 16? To też jest spory fragment. Zaczyna się od tego, że jest informacja, że on czyni to, co słuszne i dobre w oczach Jahwe, królestwa zaznawało pokoju. Przez to zaufanie do Boga, bo modlił się o powodzenie z Kuszytami, no i Bóg zainterweniował. Jest dalej orędzie proroka Azariasza, żeby szukali Jahwe. No i reakcja Asy to jest takie, ja to nazwałem przebudzenie w Judzie. Niesamowite, pozytywne rzeczy się działy. No ale niestety to jest takie apogeum pozytywne, a za nim niestety już tylko jakaś degradacja. I to przymierze Asy z Asyryjczykami w wojnie Izraela. No i orędzie widzącego Hananiego, Nagana za to, że się oparł na królu asyryjskim. Tutaj jeszcze Juda nie odczuwa tak dalekich konsekwencji, ale jak powiedziałem, to jest ten precedens, który nieco później w historii bardzo negatywnie się odbije. No i można powiedzieć, że podsumowanie to już jest haniebny koniec. Dobry początek i haniebny koniec. Tak skończył Asa. Ale zobaczmy najpierw ten pierwszy fragment. Tutaj na żółto jego królestwo zaznawało pokoju. To w 4 wersecie, w 5 wersecie, w 6 wersecie. Nie? Zaznawało pokoju, ponieważ szukali swojego Boga. Nie? Dalej ta zwycięska wojna z Kuszytami, ale też dzięki interwencji Boga. Asa się modlił, wzywał i Bóg pobił Kuszytów. Później po tym zwycięstwie nad Kuszytami jest to orędzie proroka Azariasza, które też, no, myślę, pokazuje pewną uniwersalną prawdę aktualną w każdym czasie. Jahwe jest z wami, gdy wy jesteście z Nim. Jeżeli Go będziecie szukać, znajdziecie. A jeśli Go opuścicie, i On was opuści. Tutaj nawet tak to wyeksponowałem w takiej strukturze, bo no, wydaje mi się, że to jest jedna z takich perełek w tym tekście, które są bardzo ważne i zawierają taką naprawdę. Na czerwono mam sporo, żeby go szukać. Nie? I to jest też ciekawe, bo szukanie Boga to jest zadanie na całe życie. Nie? Nie jest tak, że człowiek ma jakiś konik, jakieś hobby, gdzieś, jak czymś się tam zainteresuje, no to jest jakieś zadanie, to coś tam sobie. Natomiast w kwestii Boga, bycie chrześcijaninem, bycie sługą Boga, to nie jest hobby, nie? To nie jest jakiś taki dodatek do życia, to sam sens, sama treść. I stałe szukanie, jestem przekonany, że w całej wieczności nie zabraknie materiału do tych poszukiwań, odkrywania coraz to nowych rzeczy od naszego Boga. No i to przebudzenie w królestwie. Gdy Asa usłyszał proroka, nabrał otuchy, usunął obrzydliwości z całej ziemi Judy. I proszę zwrócić uwagę, 8 werset i dalej, 9. Zebrał potem wszystkich ludzi z Judy, Beniamina oraz wszystkich z Efraima, Manasesa i Symeona, przebywających z nimi, bo przeszli oni w wielkiej liczbie do niego. To już Marek wcześniej mówił, że razem z tymi lewitami jeszcze spora część innych przyszło. No i teraz oni się zobowiązali. Zobowiązali się przymierzem szukać Boga ich ojców. Znowu to szukanie Boga tutaj tak gęsto występuje. Myślę, że czytelnik tego fragmentu, każdy z nas, no powinien to gdzieś mieć, szukali i mieli pokój. Powodziło im się. Więc co ja mam robić? Szukać forever. A kto by nie szukał, oni tutaj mieli przymierze, 13 werset, będzie skazany na śmierć. Oni sobie mogli pozwolić na to, żeby nawet to ubrać w pewne kanony prawa. Ale rozumiemy, jak pozytywna intencja za tym stoi. A wszyscy z Judy cieszyli się z tej przysięgi, ponieważ znowu z całego serca przysięgli sobie i z całą chęcią szukali go. Wskutek czego
pozwolił im się znaleźć. Pozwolił znaleźć im pokój na wszystkich granicach. Nie? To znowu te motywy, te intencje, jakże szczere, jakże prawdziwe, jakże właściwe. I takie się podobają Bogu. Takie ofiary, takie nastawienie, takie motywacje. Tutaj jeszcze o królu. Nawet swą matkę pozbawił godności królowej za to, że sporządziła obrzydliwość ku czci Aszery. To jest też niesamowite, że bardzo często więzy krwi decydują o pewnych działaniach. Nie? W tym przypadku nadmiernej łagodności powinien wskazać na śmierć. No, idąc tym tokiem myślenia, w którym było wyżej. Natomiast ja tu odbieram bardzo pozytywnie to, co on zrobił, że królowa matka miała swoją rangę, swoją pozycję, on na to nie patrzył. Zrobiła obrzydliwość, straciła pozycję królowej matki. Ale tu chodzi postawa Asy, nie? Takie bezkompromisowe pójście do Boga i nie ma opcji, żeby więzy krwi były motywem do mojego działania. To jest... Ale co z tego? Co z tego, jeśli tenże Asa zasilił? Bo wojny nie było aż do 35 roku panowania. No a później niestety, ponieważ król izraelski chciał z nim walczyć, no to on sobie opłacił najemną armię asyryjską. I to było bardzo zgubny precedens. Widzący Hanani, tutaj go mamy od 7 wersetu w 16 rozdziale, mówi, ponieważ oparły się na królu asyryjskim, a nie na twoim Bogu, dlatego wymknie się z twojej ręki wojsko króla syryjskiego. Czy Kuszyci i Libijczycy nie byli wielką potęgą dzięki rydwanom i bardzo licznym jeźdźcom, a jednak gdy oparły się na Jahwe, oddał ich twoje ręce. I znowu piękna wypowiedź Księgi Kronik o naszym Bogu. Oczy Jahwe obiegają całą ziemię, by wspierać tych, którzy mają wobec Niego szczere serce. Tą końcówkę powinienem na czerwono nawet zakreślić jeszcze. Ale oczy Jahwe obiegają całą ziemię. To jest jakaś pewna uniwersalna prawda o naszym Bogu. To Jego wszechwidzące oczy wiedzą wszystko o nas. No i reakcja Asy to jest rozgniewał się na widzącego. A później, kiedy zachorował, nawet w swej chorobie nie szukał Jahwe, lecz lekarza. Taki kontrast między tym myśleniem po Bożemu, tak jak on sam działał w pierwszym fragmencie swojego życia. A ten końcowy, no niestety, ja to nazywałem haniebny koniec. Dobrze, teraz mamy Jozafata. I to jest właśnie to, co ja wspomniałem przy Abiaszu, że to, że się polega na Bogu, proszę. Kim byli ci Kuszyci, o których ty wspomniałeś? No oni prawdopodobnie z Afryki, nie? Tak mi się coś kojarzy, Kuszyta, gdzieś z Etiopią, no, czarni. No. Także to... Druga żona moja, wystąpili przeciwko... Pierwsza była Midianitką, a druga była Kuszycką, ale to była już druga żona. Tak? No, w każdym razie to tak na marginesie, tak? Aha, no tak, nie, to jest Kuszyci, okay. Prawda, którego tutaj mówi, prawda? Tak. Także najprawdopodobniej czarnoskórzy mieszkańcy Afryki, którzy gdzieś się zapędzili w tę stronę. Ale wrócę do tego, co mówiłem. Jeśli mówimy o Abiaszu, to mówiłem, że poleganie na Bogu nie oznacza, że ignoruje się rzeczy takie czysto zewnętrzne. Nie? Rozum i pewne. I proszę zwrócić uwagę, w ten pierwszy fragment mówi, Jahwe umacnia Jozafata. On szukał swoich ojców, postępował zgodnie z przykazaniami,
No i tutaj właśnie dowódcy, lewici, kapłani wysłani, aby nauczali w miastach judzkich. Dla mnie to jest tutaj cudowne przesłanie. O nim za chwilę. Ale dalej mamy spis wojowników w Judzie i w Jerozolimie. Czyli on o armię zadbał. Ale w takiej paraleli do tej armii jest cudowne ocalenie, gdzie ta armia nie miała nic do roboty, tylko zbieranie łupów. No ale niestety, pomimo, że bardzo wiele takich pozytywnych rzeczy jest w życiu Jozafata, to jednak on spowinowaca się z Achabem. I to jest błąd, który później będzie ciągnął... Marku? To jest błąd, który później będzie na wiele pokoleń rzutował. Tutaj w 19 rozdziale znowu mamy kampanię nauczania ludy i tutaj, uwaga, Jozafat wysyła nauczycieli od Berszeby aż do gór Efraima. Czyli sięga już, a może nie aż do Dan, daleko na północ, ale już obszary Efraima zahacza. Tutaj są na mapie, zobaczcie. Nie? Dan to by było tutaj, nawet nie ma tego, tu jest Dan, o, pokazany. Ale on już sięga tutaj, nie? Czyli już nie na terenie swoim, ale sięgają już wyżej. Czyli wysyła Berszeba gdzieś na południe, tutaj jest pokazane. Nie? Czyli już ten obszar objął taką działalnością, no, kampanią nauczania Bożego Słowa. To, no. I teraz może jak wejdziemy w ten tekst, to parę rzeczy na niektóre zwrócę uwagę. 17 rozdział 3. Jahwe był z Jozafatem i na czerwono, ponieważ postępował on takimi drogami, jak na początku jego ojciec. Czyli ten czas Asy taki pozytywny. Za Baalami nie chodził, lecz szukał swojego Boga, Boga swoich ojców, postępował zgodnie z jego przykazaniami. Występków Izraela nie naśladował. Umocnił więc Jahwe władzę królewską w jego ręku. Nie? Przyczyna i skutek. I 6 werset też dla mnie bardzo ważny. Serce jego umocniło się na drogach Jahwe. Serce jego umocniło się. Czyli coś zaczęło, coś trwało, coś umacniało. To jest pokazany pewien progres w naszym duchowym rozwoju. Dzisiaj to określamy rozwój na ścieżce uświęcenia. Że proces Bożego działania w naszym życiu dotyczącym ponownego narodzenia to jest jakiś akt Bożej łaski. A droga uświęcenia to później towarzyszy przez całe życie, która ma się umacniać, rozwijać. To jest czymś naturalnym, że tak ma być. I Jozafat, taki właśnie był. No i wysyła dowódców, aby nauczali lud. To są miejsca takie wyakcentowane w tej narracji. Ale znowu, w tyle głowy pamiętajmy czasy Ezdrasza, Nehemiasza, kiedy właśnie tego tam potrzeba. Więc tamci ludzie mieli się nauczyć, że antidotum na rozmaite bolączki to jest uczenie się Bożego prawa i jego przestrzeganie, a nie ignorowanie go. Więc dobry nauczyciel, lewita, który naucza, lewita, kapłan, który służy takiej sprawie i książę, czyli ten, który jest naczelnikiem ludu, kiedy mają takie intencje, w takim kierunku prowadzą lud, no to lud zaznaje takiego błogosławieństwa. No i bojaźń, tu jest 10 werset, mówi: bojaźń Jahwe padła na wszystkie królestwa, nie odważyły się walczyć z Jozafatem. Nie? To też takie no, bardzo ciekawe. Tu jest ten wspomniany przeze mnie spis wojowników, no i spowinowacenie się z Achabem. Córka Achaba, Jezabel, Atalia weszła w jego rodzinę. Tutaj wprawdzie o tym jeszcze nie piszę, ale to mówię, taki był fakt, i który rzutował na bardzo, bardzo długą przyszłość. Tutaj też w bezsensownej wojnie z królem izraelskim o Ramot w Gileadzie. No nie będę się zatrzymywał przy tym. To jest skutek tego spowinowacenia. Tak, no spowinowacił się, no to jak mieli wspólną wojenkę, no to poszli na wspólną wojenkę. Z królem izraelskim.
No, został napomniany oczywiście Jozafat, przepraszam. No i zreflektował się, bo Jozjasz był takim królem, że on przyjął tą naganę. I tutaj to orędzie, 19 rozdział od 1 do 3. Król judzki Jozafat wracał do domu. Wówczas wyszedł na niego spotkanie widzący Jehu. Czy musisz wspomagać bezbożnego i miłować wrogów Jahwe? Przez to właśnie trwa nad tobą gniew Jahwe. Przecież znalazły się u ciebie i dobre czyny. Usunąłeś bowiem Aszery z tej ziemi, a sercem swoim skłoniłeś do szukania Boga. Dobrze, teraz 20 rozdział, bo uważam, że 20 rozdział jest jedną z piękniejszych narracji w ogóle w Biblii, jakie są. Tu jest pokazana, bo ileś tam lat nie było wojny, ale potem Moabici, Amonici, Maonici wtargnęli, aby walczyć przeciw Jozafatowi. I teraz, co robi Jozafat? Co robi Jozafat? Przerażony zwrócił się o pomoc do Jahwe. Ogłosił post w całej ziemi judzkiej. Zebrali się więc wszyscy mieszkańcy, aby prosić Jahwe o pomoc. Przybliżę z każdego miasta Judy, aby błagać Jahwe. Czyli ja to mam na czerwono i to jeszcze wytłuszczone. Jeśli w twoim życiu, w moim życiu masz zagrożenie totalne, czujesz się bezradny, bezsilny, co masz zrobić? Co masz zrobić? No w swej bezradności wróci się do Wszechmocnego. W swej bezradności do Wszechmocnego. Cóż lepszego można zrobić? No i jest ta modlitwa. Już też nie będę szczegółowo czytał. Są tutaj lewici na swoim miejscu. Wszystko funkcjonuje tak, jak było w zamyśle Dawida. Jest zagrożenie i wszyscy spełniają swoją rolę, do której zostali predestynowani, do której zostali przeznaczeni. I jakie jest wezwanie? Nie bójcie się i nie lękajcie tego mnóstwa. Głos Boga. Albowiem nie wy będziecie walczyć, lecz Bóg. Nie do was, 17 werset, nie do was należy tam walczyć. Zobaczycie ocalenie dla was od Jahwe, o Judo i Jerozolimo. Nie bójcie się i nie lękajcie. To nie bój się, nie lękaj się. Gdybyśmy tak spróbowali to hasłowo znaleźć w Biblii, to też jest pojemny temat. I Pan Jezus też często mawiał, nie bójcie się. Dobrze, no i teraz ta strategia wojenna. Śpiewacy szli na czele przed zbrojnymi, 21 werset. No wyobraźmy sobie armię, która ma najpierw śpiewaków, a później zbrojnych. Trochę śmiesznie, nie? No i oni śpiewają. Wysławiajcie Jahwe, albowiem jest dobry. Nie? Jahwe wystawił zasadzkę na Amonitów, Moabitów wkraczających przeciw Judzie i tak się wzajemnie pobili. Gdy mieszkańcy doszli do miejsca, spojrzeli na to mnóstwo, a zobaczyli trupy leżące, nikt nie uszedł z życiem. Oni szli ze śpiewem, a armia była po to, żeby łupy zebrać. Taki był finał tej kampanii przeciwko Izraelowi. Niesamowita sprawa. I tym akcentem zrobimy chwilę przerwy.